Jak tam sytuacja w naszym piecu chlebowym? Ale że piec chlebowy wcale nie znaczy, że chleb czy tam pizza. Dzisiaj zrobimy pełnoprawny obiad. Tutaj już mamy przygotowane żeberka. Pod spodem jest kukurydza. Tutaj są ziemniaczki. Wszystko pięknie przyprawione. Jeszcze dorzucimy trochę ziół świeżych z ogrodu. I ląduje do pieca. Ale to jeszcze jakieś 15-20 minut. A na razie chwila przerwy. O. No miała być chwila, moment, no ale wziąłem się za kofenie, a że trawa strasznie wysoka, to godzina zleciała, a jak widać efekt mizerny. Tutaj niestety z tyłu, w cieniu jest jakaś inna odmiana, no że niestety, bardzo ładna trawa, ale kosi się paskudnie, zapycha to kosiarkę, a z przodu no to byłoby jakieś pół godziny, ale stwierdziłem, że tutaj zrobię miejsce przy palenisku, żeby było wygodniej, no i zeszło. A jak tam, no, ładnie się wszystkie konary rozpaliły, także zaraz je rozgarniemy i będziemy wkładać do pieca. Tylko jeszcze dodamy tu tych ziół, mięty, oregano, bazylii, rozmaryn, trochę też lawendy, także smaki Prowansji. Op. Ładnie nam z góry będą się spiekać i dadzą piękny aromat. O. I ładujemy to do pieca. Kukurydza. Ale gorąco. Ziemniaki. Nie trzeba lekko wciskać, bo jest bardzo gorąco. Op. A będziemy się martwić potem. Jak to wyciągnąć? Lekko przysłoniłem cegiełkami, na przykład z pierwszej, jak widzicie, o, widzicie, nie widzicie, wzięła z góry i już zaczynają się tlić. Także potwornie gorąco jest, bo teraz będzie trzeba obracać na drugą stronę i podlewać, nie wiem czy wodą, albo może piwem podlejemy dla smaku, żeby nam się nie spaliło. I gotowe. I rewelacyjne. Spójrz, czy dobre. I co? Pycha. Pycha? Ale sobie poradziła. Naprawdę dobre.